Dźwięk syren alarmowych, który rozbrzmiewa w niemal całej Polsce 1 sierpnia, dokładnie o godzinie 17, nawołuje Polaków do oddania hołdu rodakom, którzy w 1944 roku walczyli w obronie Warszawy i w gruzach stolicy stracili życie. W Ostrowi w godzinę W mieszkańcy zgromadzili się tradycyjnie na cmentarzu parafialnym, pod mauzoleum poświęconym córkom i synom ziemi ostrowskiej, by wspólnie modlić się w intencji bohaterów Warszawy, którzy przez 63 dni prowadzili heroiczną, niestety osamotnioną walkę o niepodległość Polski, niezależnej zarówno od Niemiec, jak i od Rosji. To był świadomy wybór. Po doświadczeniach zaborów, pierwszej wojny, później po szoku związanym z atakiem we wrześniu z jednej strony faszystowskich Niemiec, ale z drugiej strony sowieckiej Rosji i po doświadczeniu traumy związanej z Katyniem, podziemne państwo polskie, społeczeństwo polskie nie miało wątpliwości, kto się zbliża razem z Armią Czerwoną. Czy możemy się dziwić, że chęć odbudowy państwa była tak wielka, że chwycono za broń nie tylko w Warszawie, ale w szeregu innych miejscach? Nie możemy się temu dziwić. I właśnie dzisiaj, w dniu wybuchu powstania, poza samym szacunkiem, wdzięcznością, hołdem, modlitwą wobec tych, którzy podjęli walkę, poza tymi wszystkimi pozytywnymi emocjami, musimy odwoływać się do doświadczenia i nauki politycznej, jaka wychodzi, wypływa z tamtego czasu i z czasu późniejszego. Od powstania warszawskiego minęło już 76 lat. Bardzo dużo, a mimo to postawy naszych dziadków i pradziadków, którzy gotowi byli oddać nawet własne życie w obronie kraju, który tak bardzo ukochali, a który przez 5 długich lat był tak strasznie gnębiony przez okupantów, nadal stanowią wzory do naśladowania. A ponad wszystko należy im się hołd i szacunek. Co roku rocznicą powstania upamiętnia się nie tylko w stolicy, bo powstanie nie było tylko warszawiaków. W szeregach powstańczych armii walczyli Polacy z różnych stron kraju, również Ostrowianie. Walczyli nie tylko za Warszawę, ale za cały kraj. Uczestnicy ostrowskich uroczystości złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci pod mauzoleum, a także przy symbolicznym grobie rotmistrza Witolda Pileckiego, uczestnika powstania.